Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Shadowsheet2, to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Revelations. Idziemy do misji. That's not illegal move. It is a European variation. Arocco. It's interesting, but not exactly fair when you play by different rules than your opponent. You may think differently when you are Sultan. Shall I take it back? Suleiman, I know it has been hard on you watching your father and me quarrel over Bayezid's throne. Grandfather has chosen you, and his word is canon. What is there to argue about? Your father and I were close once, but his cruelty and ambition have made... I have heard the rumors, Uncle. Well, I have a meeting with the vizier soon. Shall we continue another time? Whenever you like. Ezio. Tarek has been selling guns to a local miser, Manuel Paleologos. Paleologos? That is a sad sound. The last Byzantine emperor was Constantine Paleologos. If his heir is arming a militia of some kind, this conflict will escalate. Tarek knows where the rifles are headed. If I find him first, I can follow the weapons straight to the Byzantines. He will be with his Janissaries in their barracks. So if you want to get close, you will have to be one yourself. Not a problem. Güzel. Get the information you need. Then kill him. Are you sure? You told me Tarek and your father were close friends, Suleiman. This is true, but such naked treason against my grandfather deserves death. Intesi. Dobrze. Zlikwiduj cel z ukrycia. No dobrze. Ruszajmy. Więc... Krawca muszę odwiedzić i sobie odbudować ten... Znaczy się nie odbudować, tylko odkupić. Dokupić spadochronów. A propos krawca. Chyba, że kasy nie mam. Nie ma gdzieś blisko banku? Chyba jest tam w banku jakaś kasa, mi się wydaje. A, bank jest tam. No dobra. Może innym razem. Już to zlokalizowane? A, to jest to. Fuck. Not
Jestem ciekaw, czy to się uda. Myślmy tak. Aha, kasy nie mamy, kurde. Zaraz, zobaczmy tutaj, może coś przyjdzie. Jakieś dochody. Tak, doszły dochody. Hej, nie doszły. Dawać dochody moje. Tak, dalej, dobra. Teraz tu powinny dojść. No. Deal. Lead the way. Ej no, co za głupie baby. Dobra. Super. Co za młotki. O mój Boże, po prostu. Okej. No chodźcie tu, głupie baby, no. Odpuść sobie. Że trucizna załatwi sprawę. Co za ludzie? Gdzie jest tu ksiana? Ja nie mogę, no co za idioci i idiotki. No Jezu, nie mogą stać przy mnie, tylko muszą gdzieś latać. Nienawidzę tej misji. No je... nie. Dalej, wskakuj. No gdzie mi tam, no?
Dobra. Jakby to tutaj załatwić. Jeszcze tylko jeden jest tam, a to chyba na górze. Dobrze, możemy go chyba wreszcie wziąć. Co za młotki, no. Podnieś to. Już bez tych bab durnych, które nie potrafią się trzymać. Mnie. Co? Jak to nieudana? Nie. Jak to, że nieudana? Co to ma znaczyć? No z ukrycia było, nie? Nie, poddaję się. Okej. Już mam dosyć. Nieważne. Jak skończę tą misję, to sobie pójdę jeszcze raz. Selim understands our plight. The Byzantines, the Mamluks, the Safavid. Only he has the courage to face these threats. But listen, Selim is a warrior, Osman and Mehmet. So why has our Sultan chosen a cap over our life? A killer stalks our streets without conscience. Ahmed shares the Sultan's calm temperament. They are too much alike. The Janissaries have dedicated their lives to the protection of the Empire. Return the favor and find this killer before he strikes again. Idźmy tam, gdzie mamy. Kurde no. Ciągle mnie coś tu denerwuje. Why does Ahmed linger in the city? He knows he's not wanted. He is like a moth hovering around an open flame. Waiting for his father to perish, so that he may step to the throne. Did you hear? He offered Tarek a sum of money in exchange for our loyalty. God damn! What did Tarek do? Kardeşlerim! One of our own was found murdered and stripped of his garments not an hour ago. His body dumped like a mound of rubbish. Keep a close watch on these streets as you move about. Someone is planning to strike in our name. We must be ready. Dobra. Any news from the north? Selim's forces have fallen back to Varna. Heavy losses are told. Olacak şey değil, değil mi? I pray for a swift conclusion. Yes, but in which direction? I cannot say. My heart sides with our Sultan, but my head hopes for Selim. Gdzie my tędy?
ja tutaj potrzebuję. Bo mu zabrali już ładunki wszystkie. To. To. I to. Tutaj. To. To. I to. To jest tarta odłamkowa, zasłona dymna. A tutaj to. I to nie będzie. Okej. O! Miłośnik ładunków wybuchowych. Osiągnięcia. Bardzo fajnie. Miło mi. Co to miało znaczyć? Noż, kurde. Nie mogłeś go na szybko załatwić. Patrz. Oj, kurde, 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 kurde! Już mnie to wpienia. Strasznie. Gra robi się coraz bardziej denerwująca. What? Co to ma być? Yes. No. He's still a fighter. Look at the army he has raised against Selim. This is for the evidence of his decline. He take up arms. Ale mam ładunki? Nie. Już się nie chcę ich jeszcze raz robić. Dobra, chyba sobie odpuścił. Tarek, a message for you. Tarek, you lady. The rifles have arrived in Cappadocia, where Manuel has garrisoned his army. And our men, are they still with him? Yvette. They will contact us when the Byzantines decamp. Then we will meet them when they reach Bursa. Everything is falling into place, Yvette. Yvette. For once. Okej. No chodź, no chodź. O, ryba tu macie. Ta-da!
result of Suleiman's investigation. You collude with the Sultan's enemies. What did you expect would come of such treachery? I blame myself, not for treason, but hubris. I was preparing an ambush. Preparing to strike the Byzantine Templars where they felt safest. What proof do you have of this? See, here. This will lead you to the Byzantines in Cappadocia. Destroy them if you can. You have done well, Tarek. Forgive me. Protect my homeland, assassin. Allah Ashkina. Redeem the honor we have lost in this fight. Get him! Stop Dimdi! Murderer! Kill him! I am getting tired of this uniform. Do widzenia. Chyba muszę zniknąć. Ha, nie znajdziecie. Chyba. Czasem nie przychodzicie tu. No jak nie znaleźli niby? Co za gnojki. Aha, muszę opuścić ten teren tam. No, teraz już mnie nie znajdą. Udało się. Ło, jestem całkiem rozpoznawalny. I nie jestem z tego zadowolony. Dobra. Masz coś dla mnie? Nie masz? Ty gnoju. No, ale ty masz coś dla mnie. Jestem pewien. Dobra, potrzebuję spadochrony. Dużo spadochronów. Jej, mam spadochrony. Okej. W takim razie, teraz... Teraz możemy pójść... Zobaczyć na przykład tam... Zadania jakieś z asasynami? Nic nie będzie? Ciekawe. No dobra, idziemy tam. Fajna muzyczka. No i nasz Ezio popełnił błąd. To dość poważne. Zabił niewinnego człowieka. Okej. Tu nic nie ma, ale ja bym chciał... Co to tutaj? Co to tutaj jest? Aha!
odrzuć ładunek strażnikom. Użyj dwukrotnie ładunków z każdym z efektów. Jej. Utwórz po jednym ładunku z każdym z efektów. Zabij strażników. Jeju. Za dużo tego. Pokażcie mi to. Jeszcze raz musimy. Korpus ceramiczny. Arabski proch i to. Taktyczne to to. To. I to. I dywersyjne to. To. Niech będzie to i to. Okej. Proponuję wybrać się jeszcze na szybko do tej misji głównej tam, porozmawiać. Wstawaj, chłopie. Biegnijmy. Spadajcie. Szczepiacie tylko nic więcej. Dobrze. Jeszcze kawałek. Kogo nie zabijaj. I know that man. Damn it! Where is he at? He is not to me. Dobra. Ale widzę, że to już czas się kończy, więc to już zajmiemy się tym w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, ja jestem Shadow32. To był Assassin's Creed Revelations. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.